Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jako pierwszy pan numer 119, pan Czesław Kolczak, klubu Integracja Tarnowcy. I tutaj mamy zawodnika z numerem 120, Michał Kilian, również klubu Integracja Tarnowcy. Pierwsza część oceny występu osób niepełnosprawnych w kulturystyce to jest ocena sylwetki, gdzie wykonują wybrane pozy obowiązkowe. Przystępujemy do pozy obowiązkowych. Bicepsy przodem. Dziękuję. Najszersze grzbiety. Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Dziękuję. Tyłem proszę. Bicepsy tyłem. Dziękuję. Najszersze grzbiety. Dziękuję. Triceps. Dziękuję. Przodem proszę. Ostatnia poza. Mięśnie brzucha, proszę. Tak, dziękujemy bardzo. Jeden już chyba pan zostanie. Tak, tak. Bardzo proszę, tak, pierwszy zawodnik przygotuje się do programu dowolnego, a drugi zawodnik troszkę proszę przesunąć w tą scenę. Ja, proszę Państwa, zanim zacznie się program pana Czesława Kolczaka, powiem parę słów o jego sylwetce. Tym występem na tym Pucharze Polski pan Czesław chciałby zakończyć swoją karierę sportową, startową. Ma 64 lata, od 8 lat uprawia kulturystykę. Kulturystyka oprócz fotografii stała się jego drugą pasją życiową. Był medalistą Mistrzostw Polski, Mistrzostw Śląska, Pucharu Polski, a także reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Białymstoku w 2009 roku. Także dziękujemy bardzo panu Czesławowi za tyle wrażeń, jakie nam dostarczył podczas tych kilku lat startów. Życzymy wiele zdrowia, a teraz prosimy o program dowolny.
A teraz proszę na środek drugiego zawodnika z numerem 120, Michała Kiliana, również z klubu Integracja Tarnobrzeg. No, różnica wieku jest ponad dwukrotna, pan Michał liczy sobie 29 lat. Sekretariat sędziowski podliczy wyniki. Proszę Państwa, kulturystyka osób niepełnosprawnych na wózkach, no bo również były sprawdzenia, próby sprawdzenia kulturystyki osób niepełnosprawnych w inny sposób. Od dawna, mówiąc szczerze, jest uprawiana na świecie, ale oficjalnie w Federacji Międzynarodowej FBB dopiero od 3 lat organizowane są Mistrzostwa Kontynentu i Mistrzostwa Świata. No, przewija się ona z trudem, dlatego że wiemy, są różne problemy techniczne z przejazdem zawodników na mistrzostwa, znalezieniem sponsorów, ale na pewno dużo więcej osób niepełnosprawnych trenuje kulturystykę, no, ćwiczenia siłowe, nazwijmy to ogólnie, w klubach, do tego przystosowanych. Tak jak i wiele osób no, niepełnosprawnych, trenuje inne sporty, jak wiemy po olimpiadzie w Londynie. Rozegrana była paraolimpiada. W wielu sportach dla osób niepełnosprawnych i tam polscy sportowcy niepełnosprawni odnieśli, no mówiąc szczerze, większe sukcesy niż ci sportowcy sprawni na Igrzyskach Olimpijskich. Także to ma swój specjalny wymiar i smaczek kulturystyka osób niepełnosprawnych również. Do dekoracji wręczenia medali zapraszam prezesa Polskiego Związku, pana Pawła Fideborna oraz pana Gabriela Wilka, właściciela firmy Sevim, jednego z głównych sponsorów dzisiejszych zawodów. Takim pionierem kulturystyki osób niepełnosprawnych w Polsce był Mariusz Kupczak. Ale Mariusz Kupczak przeszedł na zawodowstwo. Tak, istnieje nawet, proszę Państwa, zmiana zawodowa tego sportu. No też ona się rozwija z pewnymi problemami, te zawody nie są tak często odgrywane. No ale mamy pierwszego polskiego również kulturystę niepełnosprawnego zawodowca, Mariusza Kupczaka. Już wyniki zostały podliczone. Także proszę oficjalnie o przygotowanie się do wręczenia nagród. Proszę Państwa, do wręczenia nagrody zapraszam burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki, pana Marcina Kubowskiego i prezesa Polskiego Związku, pana Pawła Fideborna.
Państwa, i ogłaszam wyniki. Miejsce drugie na tegorocznym Pucharze Polski w kategorii kulturystyka osób niepełnosprawnych zajął zawodnik z numerem 119, Czesław Korczak, Integracja Tarnowszej. Zwycięzcą tegorocznego Pucharu Polski w kategorii kulturystyka osób niepełnosprawnych na wózkach został Michał Kilian, również klub Integracja Tarnowa. Dodatkową nagrodę, nie wiem czy ona mnie teraz wręczona od firmy QNT. Tak, jest już wicemistrz świata Arkadiusz Szydercki, który wręczy nagrodę w imieniu firmy QNT, a firma ta ufundowała specjalną nagrodę pożegnalną dla pana Czesława Korczaka. Dziękujemy kulturystom, osobom niepełnosprawnym. Życzymy dalszych postępów w rozwijaniu muskulatury, w kształtowaniu sylwetki i w sporcie, w startach sportowych. Dziękuję bardzo.